No witam, witam serdecznie. Na początek chciałbym powiedzieć, że to, że kanał jest piracze, to nie znaczy, że jestem piratem. I od razu mówię na przyszłość tam dla innych, że wszystkie moje próby, składanie takich nadajników to jest takie troszeczkę, trochę pasja, są robione na sztucznym obciążeniu. Może nie jest aż tak bardzo ekranowane, ale jesteśmy w tej chwili praktycznie rzecz mówiąc na wysokości gruntu, nawet pod gruntem. Także pomieszczenie, poza tym mam stelaże metalowe na suficie. Stelaże metalowe przy ściany, przy drzwiach. Mam nadzieję, że te włócze moje nie wychodzi ponad promieniu tam maksymalnie 5-10 metrów za budynek. O, trochę moja drukarka do termotransferu się zakurzyła. No i tak, zrobiłem takie coś, znaczy w końcówkę mocy na tym KT-909A. Na KT-909B miał sterować tego drugiego, co do czego się okazuje, że z tego 909B moc, jaka jest napisana w katalogu ruskim, to jest 57 W, a z tego, co do czego, przy wysterowaniu 3,5 W z tego A wychodziło, ten dekielek mu po prostu urwało. I wielka, że tak powiem, pomyłka, jeśli chodzi o te ruskie tranzystory KT-909. Zaraz wam pokażę, co tu można uzyskać. Na razie to wygląda w ten sposób, ponieważ tutaj wyrwało mi ten tranzystor, to sam ten 909A włożyłem tutaj, zasilam go 1 W. Idzie tutaj dalej na filtr Pi. No i po przeliczeniu mam tutaj 40 V na obciążeniu zmiennego, znaczy zmiennego, częstotliwości 97 bodajże i 7 w granicach 100 MHz, czyli 40 V razy 40 V podzielić przez 150 ohmów razy 2. To jest 16 W z niego wyjdzie, więcej z niego nie wyjdzie, także troszeczkę jest lipa, no. Zaraz wam pokażę, zademonstruję, tak, włączmy sobie nadajniczek. Najpierw może go podłączmy do prądu. Ok, włączył się nadajniczek, to jest 97,6. I tutaj mamy płynną regulację. Jak widać, wskazóweczka. O, się kończy miernik, a nawet do połowy tutaj nie zrobię. No, jak zrobię do końca, to obciążenie się robi delikatnie letnie. No i co tu więcej, no. 16 W mnie trochę nie satysfakcjonuje, że tak powiem. O, w tej chwili, jak widać, tutaj sobie płynną regulację mam. Mogę sobie o troszeczkę tylko podnieść. Mogę zrobić. Mniej więcej tutaj, o, w tym miejscu miał 1 W ten miernik pokazywał. Bo to jest miernik od Sibi, nie? Także się nie sugerujcie to skalą nawet od tymi reflektorometrami od Sibi. Bo to częstotliwości, na częstotliwości 100 MHz to on w ogóle bajki pokazuje. Przełączmy go na 100 W i pokazuje nam do połowy. A tu mamy w tej chwili 16 W. No, a miernik pokazuje nam 50, nie? Tak trochę. Trochę lipa, no. Jednak co zmierzymy napięcie na sondzie, to wtedy możemy sobie, że tak powiem, dokładnie to ustalić i wcale bym tam się nie brał, że tam był jakiś komentarz taki, pamiętam, pod ostatnim filmem z tego nadajniczka, że jako miernik
to raczej by takiej sondy nie używał. No oczywiście, bo miał za małe obciążenie. Trzeba byłoby taką sondę dorobić do obciążenia sztucznego, takiego przynajmniej z 200 W i wtedy dopiero testować pomiar, nie? I co? Wydumałem sobie, że zrobię sobie teraz tak, że szkoda, już ładnie wygląda ten nadajniczek, pięknie pracuje, wyłączmy go. O, kondensatory też trzymają. Tu wstawiłem dwa kondensatory po 10 tysięcy mikro, zamiast tego dużego, jednego, wielkiego. Wydumałem sobie, że może zrobić na takim, to jest niby podwójny, ale to jest pojedynczy MOSFET, 170 W mocy przy 200 MHz, przy 400 MHz 110, zaraz bym musiał zobaczyć katalog, 110 W, lub na takim zwykłym NPN 170 W mocy katalogowo, czyli około 100 W końcówka mocy, lub na takim, to jest KT, ten to był ten tranzystor, to jest 2P920A, ten tranzystorek to jest KT970A i ten tranzystorek to jest KT958A. No i ten tranzystorek katalogowo 85 W, a zrobimy, no miejmy nadzieję, że wyjdzie na nim gdzieś około 50-60 W mocy, więcej nie wyjdzie. Ruskie pisali na wyrost, ponieważ te wszystkie katalogi, które są zamieszczane w internecie, wiedzieli, że to w świat pójdzie, to mówili, że mają taką, oczywiście kłamali, że mają taką politykę, że a co, my też możemy, nie? A tak naprawdę to jest 50, maksymalnie niektóre egzemplarze 60% katalogowych parametrów. Zasilanie tego tranzystora 38 V. Przy 24 V on powinien się spalić. A katalogowo jest 38. Jak nie wierzycie, to tutaj mam noty katalogowe. I zobaczcie, to jest ten KT970A. Moc 170 W. Zaraz, momencik, tutaj sobie powiększymy obrazy. Obraz, moment, za bogato. Moc tutaj 170 W, napięcie kolektor baza 28, daj Boże 16 V wytrzyma. Maksymalne dopuszczalne napięcie kolektora nie pokazali, kolektor emiter. Prąd kolektora 13 A. Wiecie, co wam powiem? Żebym tak przyłożył do niego 28 i 13 amp, 28 V, 13 A, to tylko by się podniosłaby się czapeczka do góry. Niech on pobierze 7 A. To już naprawdę będzie bardzo dobrze. I moc wypromieniuje do 100 W. To jest naprawdę bardzo dużo. I to by było na tyle. I maksymalna częstotliwość 600. Z tym bym polemizował, bo przy PMR, jakbym go zasilił, ale zobaczymy. Zrobimy może kiedy do PMR-ki półwatowej. No i z tego, co tu jest napisane, dopuszczalne napięcie, baza emiter 4 V. No to zaraz zobaczymy sobie, przeliczmy, co możemy z nim w niego wcisnąć, że tak powiem, żeby go w pełni wysterować. No 4 V, 4 razy 4 ze wzoru, 4 razy 4 i zrobimy 100 ohmów przez 50 ohmów, podzielić przez 100, 160 mW na wysterowanie. Znając ruskich, to też nie była prawda, czyli w tym momencie na wejściu możemy sobie dodać te 50%, czyli będziemy musieli gdzieś 0,3, może nawet i 0,3 W w niego wcisnąć, żeby go w pełni wysterować. Trzeba brać 50% tolerancji na te tranzystory, żeby wydał 170 W. Oni tu piszą, że na wejściu 160 mA, tak?
160 mA i wydaje 170 W. To jest nierealna rzecz. Właśnie, zobaczcie. Bym znalazł jakiegoś MRF-a i bym wam pokazał naprawdę prawdziwe parametry tranzystora, które on naprawdę przerabia. Jest to tranzystor WC, na pewno jakiś MRF. 930 na przykład MRF. Pisze 32 W przy napięciu 14,4 V. Jest dokładnie podane napięcie zasilania. I wiecie co wam powiem? Przy 14,4 V ten MRF mi dał 36 W. Czyli tamta nota się zgadza. No niestety, przy tych tranzystorach ruskich się nic nie zgadza. To nawet nie ma o czym mówić. No i dobra. I teraz tak. To weźmy sobie teraz, to jest 970A, czyli to jest o ten tranzystorek. 970A. Tu akurat jest taki... Jeszcze są dwie sztuki tranzystorów w takim dopale do CB radia. Dwie sztuki takich tranzystorów siedzą. No i pojedynczo 100 W daje, a podwójnie się wzbudzał ten dopał, z tego co słyszałem, bo to nie jest mój dopał, tylko też krótkofalowca. Bardzo gorąco pozdrawiam. No i teraz tak, dobra, weźmy sobie ten katalogowo KT958, zobaczmy co tu mamy. KT958A. No i dobra, i weźmy sobie te parametry tego tranzystorka. No i napisali 85 W moc strat, nie? 60% z tego, no to 50 W, no 50 W na wyjściu, napięcie maksymalne 36 V. Też nie podłączę pod niego 24 V, bo go spalę. On pracuje dobrze przy 18, przy 16 V. Ten tranzystorek. I teraz skąd wziąć 16-18 V? Jak transceivery większość jest zasilane albo z akumulatora 14,4. No i oczywiście to samo. Dopuszczalne napięcie baza emiter 4 V. To już wiadomo, że nie będziemy mieli tych parametrów na wyjściu. No i częstotliwość pracy 300 MHz, czyli na 2 metry by się nadał ten tranzystor, na 2-metrową końcówkę z 50 W, nie? No i co do tego ostatniego tranzystorka, tego MOSFET-u, tutaj mam taki katalog delikatnie ściągnięty. Jest to MOSFET 2P ruskie 920A. No i co oni tutaj napisali? 152 W. I teraz tak. Przy 50 V zasilania, przy 7 W wysterowania, 200 MHz i ten tranzystor model, i mamy 152 tutaj. W tym miejscu 152 W mocy wydał. No jeśli tutaj mamy taką dokładną notę katalogową, jakąś taką po rusku, to może i faktycznie tak jest, no. Przy 200 MHz 152 W, no 150 W. Zależy też jeszcze od egzemplarza. I tranzystor jest sprawny, się okazało, bo zmierzyłem go mniej więcej miernikiem, ale to wszystko wyjdzie w praniu, jak się zrobi do tego całą końcówkę, nie? Mocy. No i to by było na razie tyle, co chciałbym dzisiaj dla was zademonstrować na KT909. Poziom sygnału 16 W. No, tu leci do końca. A SWR? Teraz zmierzmy SWR mojego obciążenia. O tego. O, ciepło się robi.
ciepło się robi. Przy 16 watach się letnie robi. No dobra. Jeden. Czyli mamy 50 ohmów. O, zobaczcie, jak dotykam, to SWR się zmienia. Jak dotykam żyły gorącej tutaj, nie? Dobra, nie ma co się bawić, tylko projektujemy płytkę. I teraz napiszcie pod filmem, na czym by było najlepiej ten nadajnik zrobić. Chociaż w sumie już mam klienta na ten nadajnik i tylko nie wiem, po co mu to. A tym bardziej jeszcze w Irlandii. Powiem tak, czym większa moc, tym ciężej jest namierzyć. A czym mniejsza moc, tym szybciej się da to znaleźć. No i poza tym płynna regulacja mocy, no. To jest podstawa. Co 10 minut sobie przekręcamy gałeczko i samochód. Jak widać, tam się nawet coś wzbudza delikatnie na audio. I samochód jeździ tam i z powrotem i nie wyjdzie. No dobra. Na którym tranzystorze zrobić dopał? Znając życie, to zrobię na wszystkich, nie? Ale w ten nadajnik wstawię tutaj już jakąś taką konkretniejszą moc, by można było wstawić taką przynajmniej 100 watów. Tak jak było założenie. Lub może ten MOSFET 150 watów, tylko może być trochę za mała obudowa i na pewno nie ten zasilacz do MOSFETa 50 V potrzebuje. Także albo 50 watów na tym, albo 100 watów na tym. Zabieram się do roboty. Projektujemy dwie płyteczki, pod jeden i pod drugi. Obliczamy pojemności ścieżek i zobaczymy, który lepiej wyjdzie, nie?